Chyba wszystko działa z tego co widzę. No jeżeli zaraz się będę martwił dodatkowo, jeżeli nie będzie działać. Co ja właśnie ostatnio zabiłem? To jest dobre pytanie. Jak to było? Byłeś człowieka na 50 lat przerwy, żeby potem się musiał zastanawiać, co właściwie ostatnio się działo. I dlaczego same niedobre rzeczy? Boże, moje party jest tak niedolewelowane. Ależ to trzeba będzie wszystko pozmieniać. Tyle rzeczy trzeba będzie pozmieniać. To jest niesamowite. Przede wszystkim też ważnym pytaniem jest, co ja zdążyłem ostatnio zrobić. Mogę oddać przynajmniej jeden z questów. Tego nie mogę. To bym musiał pokonać Abaddona. Tego nie mogę, bo Amanozako jest kupił kurwą. Tutaj musiałbym Bala pokonać. Czyli parę side questów jeszcze mam do podrobienia. I jeżeli pamięć mnie nie myli, to mamy też praktycznie całą mapę już dostępną bez bawienia się w żadne w żadne abscesy, więc to jest duży pozytyw. Hej, hej, hej! Belczem. Przyda się, przyda. Może. Ewentualnie kiedyś. Dobra, a teraz jak na serio. Gdzie ja chcę się dostać? Chcę zobaczyć, co to za quest tam jest. Przy okazji, jak będą punkty, to będę je zbierał. W nadziei, że może któryś z nich będzie w Mitamu. Uciekł mi. Uciekł mi. Łajza mi uciekła. Cześć, cześć Dominionie, w czym mogę ci pomóc? A dzięki, dzięki. Polecam się na przyszłość. Może niekoniecznie wam, ale... Egipcjanie jeszcze nic nie zaczęli robić. Nie, jako że dział egipski nie ma głównego boga. Ale podano przywódcę zostało przekazany konsul, temu samemu, który był na zebraniu. I mogę o coś planować, więc mamy zbadać, znaczy zabić konsul. Którego znajdziemy w Dajbie? A dostaliśmy też nowy teleport, który pozwoli nam się dostać do niego. Co jest dość ważne, bo normalnie tam jako tako wstępu nie ma. A tu jest Miman. Każdy punkt chwały mi się przyda. Dobra, teraz tak, wy macie 72, więc was nie chcę tykać. W miarę możliwości, przynajmniej na razie. Ta skrzynka pewnie jest na górze, co? Cześć, Petku. Jep, ta skrzynka będzie na górze. Zresztą ogólnie ta część mapy ma to do siebie, że jest bardzo, powiedzmy, pionowa. Co nie jest najwygodniejsze do nawigowania. Ej, może mi się uda. Może mi się uda! Za trzecim razem się udało. Powiem więcej, może uda mi się go przekonać, że chce do mnie dołączyć. Słyszysz głos? Też go słyszę. A. Okej. Może z tym nam się lepiej uda pogadać? A uda przejść do negocjacji. To jest pozytywne. Daję mu dosłownie co chcę, jeżeli to mam. Jest.
Jezu, moja mana. Moja biedna mana. Au. Moje biedne wszystko. Podobno byłeś dobry na stoju, czemu chcesz aż tyle? Ważne, że dołączył. Ja serio, muszę powoli zacząć myśleć o przebudowywaniu ekipy, bo jak patrzę na wszystkie demon na 50 którymś i o tym, że po sobie tej są na 70 którymś, to jednak coś tam gdzieś w środeczku lekko umiera. Teraz tak, tutaj nie widzę, żeby za bardzo było cokolwiek godnego uwagi. Jest sama masa mimanów ogólnie tej w okolicy, tylko one wszystkie pewnie na górze są. I nie ma się jak dostać do nich od dołu. A co sam Lugarus? Z nimi nie do końca chcę mi się nawet bawić w żaden sposób. Bo to... Da się? Odpalił się we mnie człowiek platformer. Pomocy. Ja nie zrobię? Ja nie wskoczę? Jeżeli myślicie, że ja tam nie skoczę, to pewnie macie rację, ale muszę spróbować. Fakt, że mam input laga przez oglądanie obrazu ze zgrywarki na pewno nie pomaga. O, wyżej. Kurde. De! Odrobinę do tyłu. Odrobinę do tyłu. Kurde, to wygląda jakby się dało. Najgorzej. Dobra, dam sobie jeszcze jakieś 3 próby wskoczenia tam, jak nie wyjdzie, to sobie idę. Dobra, nie da się. Nawet nie będę dawał sobie 3, bo to już widzę, że jest mało wykonalne. Bardziej mi ciekawi w takim razie, jak tam trzeba wejść. Jest jeszcze opcja, że z tego, ale to jest niżej, to nie. Nie. Kategorycznie nie. Tutaj jest kurde, ale też nie wskoczę. To chyba tutaj jeszcze było przejście tam. Nie wygląda to bardzo, że tam była jakiekolwiek sensowne przejście. Tędy? I tutaj może jakaś drabina albo coś? Albo schody? Na pewno jest maszyna z relikwią. Czy tu coś... Nie. Jest Mayman za to. Więc nie było to kompletnie namarne, to jest pozytyw. Zwłaszcza, że chwały będziemy potrzebować przez to, ile Almighty i fizyczne kosztują. Nie, ale wydawało mi się, że gdzieś tutaj też były jakieś schody. Może się tak kojarzę. O, ale wrócimy tutaj później. Najwyżej. Tutaj sobie coś lata nad nami. Wygląda jak Garuda? Chyba Garuda. Tutaj na most z tej strony nie wejdziemy, to na pewno. Tutaj za to mamy jakiegoś questa, tylko pytanie, czy na górze, czy na dole? Oczywiście, że na górze. Dobra, jeżeli jest na górze, to znaczy, że musimy wejść na most z drugiej strony, prawdopodobnie. Au! Ja w niego wbiegłem. To było kompletnie niezaplanowane. Wydaje mi się, że Raft NPC wciąż ma najsilniejsza opcja, która nie jest aż tak silna, jakbym chciał, prawda, ale... jest brak laku do Bekit. Mało expa niestety. Jeszcze raz, ja chciałem wejść? Tam chciałem wejść. I wydaje mi się, że to bardziej od tej strony jakoś przejdą.
O, skrzynka. Czemu jej nie wziąłem? Nie mam żadnego pojęcia, ale już ją mam. Właściwie jest na górze stąd, czy na dole stąd? To jest pytanie. Dajcie mi wejść na pociąg, plus. Bo chcę wiedzieć, czy quest jest na dole, czy na górze. Quest jest tu, a to się powinno zaskoczyć. W czym mogę pomóc? Potrzeba ci więcej siły. Akurat mam dużo siły, może pomogę. A i panda teraz słabny kowal. Ale nie może sobie poradzić z tym, na czym pracuje, bo ma za mało wytrzymałe żelazo. A 10 smoczych łusek, nie zgadnę, muszę zabijać każdego Fafnira, jakiego ja spotkam. High Dragon. No mówię, wydaje mi się, że chodzi o Fafnira, bo nic innego mi tak na szybko do głowy nie przychodzi. Jeżeli chodzi o smoki, zwłaszcza w tej okolicy. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś questy do wzięcia tutaj? Do wzięcia jest jeden tam. Wydaje mi się, że jak już tu jestem, to mógłbym równie dobrze pójść oddać. Nie mógłbym pójść oddać. Żartowałem. Najwyraźniej mój platformik nie pozwala mi oddać questów. Ale w takim razie mogę po prostu przejść się w ten sposób i będzie szybciej nieco. Tu jest Nebidos z karabinami. Nebidos chyba jest jeszcze na zbyt wysokim poziomie, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno nie mądrze powiem, co jest wbieganie w niego, ale to inna sprawa. 67? Tak, 7. Celbet, przyjacielu! O nie, to się nie skończy dobrze. Celberze, minęło wiele czasu, odkąd się spotkaliśmy. Chimero. Chcecie o coś zapytać? O co chodzi? Jestem psem stróżem Hadesu. Mój brat Ordus strzeże bydła. A ty, choć jesteś z nami powiązana, nie strzeżesz niczego. Czemu, Chimero? Odpowiedź jest prosta, bo nie jestem psem. Nie unikaj pytania, wciąż możesz strzec, jeżeli nie jesteś psem. Więc? Szczerze mówiąc, mam swój sekretny obowiązek. Znacznie ważniejszy niż bycie psem stróżem. Jakiż to obowiązek? Nie mogę ci powiedzieć! Nie chcę cię w to wciągać! Rozumiem, więc nie będę pytał. Proszę weź to, przydać się podczas twoich obowiązków. O! O! Jak mi się udało. To nie jest to, co chciałem osiągnąć. Czy to skończy walkę? Tak. To zdecydowanie jest to, co chciałem osiągnąć. Cały ten dialog tylko po to, żeby dostać elektrykę. Smutno mi. Mitamy nigdy. Cholerny mitamy nigdy. Tak, załatwiłem Adamelecha. Sęk palmy. 62,000 ekspa. Spada. Jestem jeden z trzech głównych bogów Shinto? Ja niczym takim nie wiem. Ale jeżeli Fusunoshi chce się do mnie dołączyć z tego powodu, to nie będę narzekał. Czym ty jesteś w ogóle? 69. Nice. Mogło nie bardzo fajny zestaw umiejętności, takich czysto fizycznych. Bo ma serwis fizyczny atak,
ma Imperial Animus, który daje Charge plus Peace, ma Mataru Kage, może mieć Resist Fizz, czego brakowało mi jakieś 30 poziomów temu. Może mieć Fizz Pleromę i może mieć Hardware plus Cheje Przeróbkę. I mean... Fajnie tak, jak na mojej zestawie całkiem spoko. Jeżeli potrzebujemy jakiegoś takiego czysto fizycznego, atakującego demona. Właśnie, skoro już przy tym jesteśmy. Czy Balmy nie działały na protagonistę? Kiedy się trzeba użyć? A akurat jak już dostałem, to jest idealna okazja. Nikt inny z Balmów korzystać nie może, więc... To jest akurat jedna z tych sytuacji, gdzie absolutnie nie mam żadnego dylematu, jeżeli chodzi o używanie ich. Tak jak z incensami można się zastanawiać, z sutrami można się zastanawiać, tak? Balmy. Jest jedna osoba w grze, która może z nich skorzystać, a nie czuję, żeby one psuły grę na tle, żebym miał ich nie używać. dobra, gdzie jestem? Jestem tu i chcę się dostać... A, do save pointa chyba najpierw. Hej, hej, hej! Jezu. Ta mała głupia surfa jeszcze niczego złego mi dzisiaj nie zrobiła. Dlatego ja sobie zaraz coś złego. Tylko najpierw pozbędę się tych lugerów, bo mnie szlak trafi. Nie, serio, o ile powiedzmy samego Cerbera się nie boję, tak jak widzę te wszystkie lugerów, to martwię się, że to się zakończy po prostu. Zwłaszcza, że mój totak chyba jest w tej chwili wciąż podatny na Zio. A, 8 HP. Patrzcie, pogadam z Cerberem. Strzelałeś na mnie? Jasne, dołącz do mnie. Chętnie. Potrzebuję więcej silnych demonów. O jest, smoke bola chcę. Co szaleniec. On chce dużo kasy. Na szczęście tylko dwa razy. Essa. Dobra, ale teraz to już serio bym się przeszedł do save pointu. A save point, jeżeli dobrze pamiętam, był w tę stronę. Ten kaszel będzie moim utapieniem przez najbliższy, dłuższy czas. I niestety, co gorsze, niewiele na to mogę poradzić tak na szybko. Czy mogę zrobić coś na relikwiach? To ważne pytanie. 150 mimanu, duży kryształ chwały. Nice. Nie jakoś dużo kasy, ale zawsze coś. Smallbally mi na razie też starczy, więc nie będę się opłupywał. Zapiszemy sobie. Bo dziwo udało nam się coś dzisiaj zrobić. 15 miostima mi się udało już złapać dwa demony? To jest absolutne szaleństwo. Gdzieś to był quest. Quest był... wydaje mi się, że mogę po prostu teoretycznie spaść tak. Zaraz się wpierdzielić w te demony, które są. O, crap. Więc moich żyreków czas zapisałem. Czy ja nie mogę tego zrobić po prostu? Mogę. Ale i tak wolę chyba dla bezpieczeństwa tą Mitamę potraktować słabością. Może akurat to light będzie. Fajnie było. Darkness, haha. Prawie gemów nie mam. Wow. Nie podoba mi się, jak dużo HP jej zostało. Murakumo może więcej zada. Ale wciąż nie tyle, ile bym chciał, to na pewno.
Dobra, nie będę ryzykował. Bo chcę tego expa. I one powinny być na ogień podatne, więc jest szansa, że w ten sposób... No niestety, dwóch przeżyło. To on pewnie za to nie przeżyje, a nieważne. Nice. Może chcesz dołączyć? Top or bottom? Hady Mider? Dwajcie dwa szanse i to wszystko? Jasne. Jezu, ale dzisiaj mi dobrze idzie kotowanie demonów. Wiem, że słynne ostatnie słowa i w ogóle, ale... Póki co na pewno nie będę narzekał. Tutaj są dwie skrzynki, przy których też są sujki ukryte. To jezioro ma to do siebie, że ma poukrywane demony. Praktycznie w każdym miejscu. Esencja Ogamiego typ 9. Ciekawe co ma typ 9. Muszę aż zerknąć. Esencja Ogamiego typ 9. Gdzie jest typ 9? Tu jest. Thoracic Calamity, Concentrate, Dragonite. Za każdym jebanym razem. Jest bardziej magiczna niż ta, której ostatnio używaliśmy. Więc nie jest dla nas, że się tak delikatnie wyrażę. Więcej chwały. Dobra, zbiorę tego questa i wydaje mi się, że spadnę. Jezu, to jest to. Wracając, zbiorę tego questa i wydaje mi się, że będzie można się wziąć za ich faktyczne robienie. Jak tako. Bo chyba już wtedy nikt nie jest w stanie do zebrania, jeżeli chodzi o właśnie same questy. Hej, Sarazvati. W czym mogę ci pomóc? Bogini wody, chcę, żebyś coś skombinował, okej. Okay. Zbieram mi te showery, o mój święty Boże. Ona jest szalona. Ona naprawdę sądzi, że nawet jeżeli je znajdę, to podzielę się z nią te showerami. Kobiety popierdoliło. Kto zrobił w myślach? Podzieliłby się Amrita Showerem. Nie, serio. Dobra. A skończmy może najpierw tego Abaddona ubijemy. Chyba, że... Czy mogę coś sensownego studiować? Przede wszystkim pytanie brzmi tak, ile mam miejsc zajętych? Mam wszystkie miejsca zajęte, więc coś już muszę kombinować chyba. Welcome. Co tam ciekawego jest do dyspozycji naszej? Na 67 jest Noen, tutaj jest Ishtar, na 75 Arioch. A na 66 Thor jest. Z czego się robi Thora? Thor jest bardziej fizyczny, więc zabijanie go z Fusunushiego miałoby sens, tylko jednocześnie chciałbym, żeby Fusunushi najpierw dostał swoje umiejętności, bo to co obecnie ma nie jest aż tak dobre, jak mogło być. A do wszystkich fuzji z Thorem potrzebuje właśnie Fusunushiego, więc chyba zaczekamy sobie. Mita? Fusunushi wszędzie, albo Chimera Sybel. I czy mogę coś sensownego przekazać wtedy? Jeżeli zapyta się mnie ktoś, czy mogę coś sensownego przekazać, to bym powiedział, że coś by się znalazło. Właśnie, bo już mamy cały moveset dostępny. Czekaj, mi to się uczy debilitate'a. 150 mana, ale się uczy. Ja
Jest za malek nawet. Nice. Nawet ze swoim unique skillem. Szaleńcy. I z barionami. A ty pewnie nie masz nic ciekawego, co? Ja po same shot. A tak poza tym to kijowe statystyki też trochę. Ode, mam wrażenie, że po tych fajniejszych pozycji właśnie zaczyna od 70 dopiero. A jednocześnie trochę głupio mi w tej chwili zostawać z tym, co mam. Najchętniej bym ogólnie fuzjował tylko to, czego nie mogę spotkać jako tako. Nie wiem, tak mi się wydaje, że ma to rozsądnie dużo sensu, że tak to ujmę. Bo resztę potencjalnie mogę sobie właśnie zrekrutować i wyjdzie mi to na pewno łatwiej, taniej i przyjemnie, że tak to ujmę. Walmet. No dark sobie wrzucę zamiast mana. Tak, zaraz mana spinga. I DM Rifter zamiast czegoś? Nah. Tego tekweda tutaj chyba nie było dopiero co, mam wrażenie. Boże, jak widzę te fuzje z tymi... z elementalami, to coś mi zawsze w środku skręca delikatnie. Czy tekwed ma coś ciekawego? Ma wszystkim Dane Face i absolutnie chujowe słabości poza tym. Kiedy Mekale w ogóle da się sfuzjować jakoś z czegoś, czego nie potrzebuję? Niekoniecznie. Weźmy może po prostu tak zróbmy. Właśnie tak zróbmy, tylko tak zróbmy. I zobaczmy, co mogę potencjalnie uzyskać z tego, co mam. Narcyzy, Aquans. Może część Anantę sobie wezmę. Okej, okay, Bufus i Odań tutaj nie jest najlepsza opcja przez fizyczność demona. Dekacza. Resist Dark. Resist Ice. No i jeżeli będzie kiedyś wszyscy dali do fuzji, to może się przydać. Explorama tak samo może się przydać, na przykład zamiast Purple Smoke'a. Nie nastawiam się, że będą mi wchodzić te statusy, więc ataki typu ma większy efekt jak przeciwnik jest jakiś tam, są niekoniecznie dla mnie. Taki jestem wywalę, dekadze. Ja? Co jeszcze mogę sfuzjować? Belphegora z czymś. Najlepiej coś, czego nie mam. Nie chcę Ali stracić, więc to jest najrozsądniejsze, co mogę sfuzjować. Albo tu Gilmekale z Trona. Z drugiej strony nie bardzo mi się to opłaca z tego, co widzę. Niech będzie to kompendium po prostu w takim razie. Słuchaj to, nawet robię to jeszcze trochę inaczej. To będzie to, to będzie to. To będzie to i to będzie to. Przekazywać się z istnieniem zaszkodzi. Zwłaszcza, że Pazuzu wciąż będzie tylko typowym
składnikiem przyszłej fuzji? Dark Block jest bardzo whatever, Dekarza jest bardzo whatever. Great Mana Spring może być fajną rzeczą, więc żegnaj ten terapeut. Co jeszcze potencjalnie potrzebuje fuzji? Jeżeli nie chcę używać go speli na potęgę, to Alice i Idun na pewno będą musiały zostać sfuzjowane. To tego jestem pewien. Nie podoba mi się to, ale jestem tego pewien. Tak samo Yoshitsune. Przy czym Yoshitsune, powiedzmy, jeszcze da się jakoś sensownie dalej pofuzjować z tego, co widzę. Na przykład to jest ahehe. A też nie do końca chce mi się bawić w gospelowanie, powiem szczerze. Więc chyba po prostu zrobimy tak, że Jiko wejdzie. Ale by przekazał hasło to obice, nie? Zapomniałem wyłączyć poczty. Kto by się spodziewał? Raccoon. Dobrze, Resist Force, bo nie potrzebuję Rakundy. A niech będzie Mepata, bo zawsze narzekam na statusy. Dobra. Wciąż nie podbijam jakoś zauważalnie poziomu, niestety. Ale to jakaś przeboleje. Fogna na pewno nie. Dragonite też nie. Marakunda. Zamiast Ice Blocka? Może być. A, dobra. Co jeszcze mamy? Chodź mi dostalić to Alice, Jezu Chryste. Dekarabia będzie się ładnie fuzjować za jakieś dwa poziomy, więc może lepiej ją zostawić w tej sytuacji. Dalej królowa map. Mogę z niej zejść Atopos albo Zygfryda, przy czym Atopos wydaje się dobrą opcją, bo odblokuje mi też fuzję, no bodajże. Spada umiejętności, nie mam za bardzo, żeby przekazać, ale nie będzie. Raz znam, że ci i tak dostanę expa, żeby ten, żeby coś sobie wybrać nowego. Albo i nie. No cóż. Sojki? Ale szkoda ci. Ale chyba nie tym razem. Z drugiej strony jak widziałem tego. Jak widziałem tego. Debilitate'a też się prosiło. To będzie ładne. Co to był za odgłos? Jezu Chryste. Tego raczej nie będę potrzebował. Great Curse Siphon. Nie będę nakładał. No i przy okazji mi się Norna odblokowała. Zwolniliśmy sobie parę slotów. Mamy demon na nieco wyższych poziomach, więc powinno być ok. Z ciekawości, czy Norna ma coś dobrego w ogóle? Laster Candy. Feedback.
Czyli taki 100% lecząco supportowy demon, I guess. Sobie biorąc pod uwagę, że nasza opcja idunowa powoli się kończy, jeżeli chodzi o użyteczność, to I guess, że miało używanie jej miałoby sens. Wezmę może tak sobie. To jest to. Zapiszę, bo sporo pofuzjowałem. I spróbuję dobiec do tego nieszczęsnego Abatona. Bo wydaje mi się, że możemy już jako tako pójść robić questy właściwe. A zobaczymy, czy się mylę, czy się nie mylę. Trochę kasy wpadnie za gumowe kaczuszki. Na pewno nie jest tu nic groźnego. Widzicie, poison gem, mam pełno. Czy to do nas się tutaj spadało? Tak. Dobra, jak już tu jestem, to nie będę prosił, a ona zakaże mi czegokolwiek tam wyciągała. Fight me. Czym ty jesteś, jak silny? Jesteś 61, trochę nisko. Nie spodziewałem się czegoś na takim niskim poziomie, ale podatny na Zio. I ma głównie fizyczne ataki, co biorąc pod uwagę naszego defekta, będzie dosyć zabawne. On na fire jest kompletnie niewrażliwy. Czy ja po tych wszystkich fuzjach mam cokolwiek stać po elektrycznością miała silnie? Loki od biedy. A Loki wszystkim atakuje w miarę dobrze. I tytania. A nie będzie, że ten, że Loki sobie wejdzie. Let's go! No, też sobie może zamienię w takim razie. Mam wrażenie, że wstawienie tytani tutaj będzie błędem, który się na mnie dość mocno odbije. Nie mam z drugiej strony nic, co jest powiedzmy fizycznie jakoś silne. Lachesis może? Żeby się pobuffować. I tak wydaje mi się, że większość rzeczy tutaj będzie robił protagonista w tej walce, więc... Na to się wstępnie nastawiam. A reszta to będzie jego ekipa supportowa. No może Loki z tej Zio da im coś radę. Ten Pityflag będzie mi robił robotę przez dłuższy czas, coś czuję. Bez kryta niestety. O nie. Tylko nie retaliate. Buffę. Ziodeń. Odrobinę zadaję. Nie jakoś specjalnie dużo, ale zawsze coś. Teraz to tak ładnie jest to, czego potrzebuję. A to wykarta może być. Ładnie kiedy wchodzą, podoba mi się. Wiesz co, zdałem się prosto. Ja dawałem komuś tą mepatę, prawda? Au. Czy tym kimś nie było Lachety zresztą przypadkiem? Tylko że jest ostatnia w kolejce. To unlucky. Ktoś jeszcze miał mnie mefacę? Hmm.
Nie wydaje mi się. No dobra. Powiem tylko, że to będzie zabawne w takim razie. Dużo ten toksyk bije? Zobaczmy. 89 nie jesteś na. Chyba to ty. Raz jeszcze nie wyhealujesz. Zaraz ją będę zmieniał, coś czuję. A ty użyj tej mepaty, bo mnie ten poison zabije na śmierć. Runda mu się kończy i oczywiście nie weszło mi cydło. Unlucky trochę. Na szczęście on się reflektuje, więc... To muszę zmienić na coś, co leczy, to na pewno. Nie chcę. To jest jedna z rzeczy na zasadzie, mam wrażenie, że to będzie błąd, ale chuj. Aż pięknie te krypy chodzą. Niesamowite. Czego on może używać? On coś miał. Ma buffu Dain. Nie używał do tej pory ma buffu Dain, z tego co kojarzę, więc to wygląda jak typowa atak, którego by użył na tym. Czyli ważne, żeby strzelić go i blokiem, I guess. Let's go. Nie wydaje się, musisz zrobić pola. Ty rzuć mu tę rundę. Ty, Eisamstner. I idą daje burszko. Ale płaca tego. Rany boskie. Kiedy ostatnio wbiłem w tę kwadrugę? Watch me. Jedne co mnie podtrzymuje od pojedynie, że tego jest naprawdę łatwa, to ile HP ma ten cholerny Abaddon. Napadę, że działa. Nope. A ciekawości, ile dodam Orakumo? 1000. Uuuu, bogato. Jak na słabość, to w kiepsko wchodzi, nie powiem. Bez chyta. Nieźle. Nie będę się, musisz przedłużyć buffę. Za chwilę i zacznę się dostać, czy na pewno mi manę wystarczy. Chyba kolejna, i to teraz pójdzie. No jak tak patrzę, to może mi zabrać ten plany, tak w 100% tak serio.
turret. Go! Dlatego też raft ten test tutaj jest trochę lepszy, bo jednak kosztuje mniej. Bezpyta znowu. Jezu, tak mi fatalne. Jest nie świadkiem. Nie, raczej nie zabiję się tyle. Znaczy, jakbym mu Rakumo kryzło. A nie kryzło. No i tak powinno wystarczyć. Albo nie. Loki? Ledwo na styk, ale wystarczyło. Najważniejsze. I to jeden z tych momentów, kiedy bardzo się cieszę, że mam szeroki zasób demonów do wybierania. Garnek. Możemy teoretycznie odnieść klejnoty do Ginzy. O, mam pełno lifestone'ów. Wezmę się wyleczę na wszelki wypadek. I zapiszę. Oj, fajnie było pobijać skille demonom jako tako. Tutaj już nic nie potrzebuję, right? Nie. Dekreby mogłaby mamuton dostać. Co on potrzebuje skilli? Co on chodź to. I Cerber pewnie też potrzebuje skilli, więc tym bardziej chodź to. To możemy tak pobiegać chwilę. Tylko kto ode mnie chciał zabić Abaddona? Powiedzcie mnie. Te tutaj łajzy. To już do was biegnę. Na pewno dostanę za to wyśmienitą nagrodę, która będzie zdecydowanie warta moich wysiłków. Teraz, teraz. Now then. Splendid. Wspaniale, cudownie i w ogóle. Dostaliśmy podziękowania od Kurama Tengu. 67 poziom, nice. I kolejny punkcik w siłę, wszystko w siłę. Mana aid. Odnawiam po walce, whatever. No i tyle ich widzieliśmy. That it is. Okej, okay, czyli on tak po prostu został, żeby pilnować. Siła ponad 100. I know, tak? Najlepiej. No bo jak już tu jestem, to wezmę sobie zgadnę tego. Mimana, bo zdaje się, że jest tutaj. Ogólnie spadaje sobie z takich Mimanów, które możemy sobie luzem pozbierać. Zwłaszcza, że tego jeziora w ogóle nie ruszyliśmy, więc w samym jego obrębie budko on najwyraźniej. Oh well. Chyba się, że więcej było. Siła ponad 100. Z tego co pamiętam, kap to jest 255, ale głowy sobie za to uciąć na pewno nie dam. A. Ten jeden był niezgadnięty i dlatego mi się wszystkie podświetlały. Puje.
Dobra. Jaki mamy w takim razie dalszy plan działania? Kolejcie mnie, żeby sprawdzić, czy owo jak ZUS wciąż nas puści w pierdol, ale domyślam się, że tak. Więc jeszcze nie będę próbował. Wydaje mi się, że przed 70 na protagoniście nie będę się w tamte rejony zapuszczał po prostu. Tam jest jeszcze jeden quest, którego z jakiegoś powodu nie zgarnąłem. Będzie mnie to dęczyło trochę. Ale dobra, to później. Na razie zerknę sobie... Glittering Ginza... Okej, czyli polećmy do Ginzy oddać te cholerstwa. Mam nadzieję, że oddawanie ich nie będzie w jakimś absolutnie durnie chujowym miejscu. Ginza była tu. Im dłużej na to patrzę, tym bardziej się martwię, że może być. No to chyba stędy. Tak, stędy, stąd się szło. Stędy. Stędy to w czarze są. Czy ja dobrze w ogóle idę? To jest jeszcze pytanie. Bo możliwe, że coś mi się pokiobasiło i nie tędy się szło. Ale wydaje mi się, że tędy. Oby. Bo stąd by się szło wtedy... czy ja właśnie skopałem? Powiedzcie, że nie skopałem. Będzie mi przykro, jeżeli skopałem. Nie, chyba ten się wychodziło. Tak, mam twoje klejnoty, łapaj. Nie potrzebuję ich. To jest MLR. Czy możemy dostawać za klejnoty insensy dla demonów? W dodatku, z tego co widziałem, te insensy są dokładnie do tych statystyk, na które mam bardzo mocno wyjebane, czyli do Vitality, Agility i Luck. Przecież nie umierać. Miałbym po cichu nadzieję, że będzie odwrotnie, będą do tych, do których chciałbym. Czyli tych bardziej ofensywnych, ale... Cóż, no. Nie da się mieć wszystkiego. Ktoś tutaj ma questa do odebrania. A minocie... nie, co ty. Mówiłem właśnie przed chwilą, że przed 70 raczej nie planuję ich ruszać. Bo to jest na zasadzie mógłbym, ale wątpię, żeby się udało. Na razie sobie po prostu biegam, set questy robię, tego typu rzeczy. Miałem w pewnym momencie pełen stok demonów, więc stwierdziłem, że wypadałoby coś z tym zrobić. A Jezu, to jest Huang Long. Nie wiem, czy ten adres jest Huang Longiem w tej chwili. Czy on był na 70? Ha. Najwyżej zaraz będzie powtórka z zazywki tak zwana. Na zasadzie, a to dlatego tutaj miałem nie przechodzić. Ale by się przydał ten debilitate. Ale by się przydał ten debilitate. Ale by się przydał, co? Miałem wcześniej bicia, gadałem pół godziny przez telefon z nauczycielką z gimby. Ludzie w tej czasach gadają z nauczycielami przez telefon. Nie wiem, dla mnie brzmi strasznie masochistycznie. To co mówisz odnośnie doktora, żeby nie było niegadanie z nauczycielami. Ha ha ha!
Ten sąd jest bardzo złym pomysłem, by the way. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. Dobra, to jaki był twój problem, kolego? Tutaj jest na smoków, tyle pamiętam, trochę expa. O panie! Kontynuuj. Nie wiem czemu, ale jakoś zawsze zapominam, że ta walka się automatycznie zaczyna po przyjęciu questa. Co będzie mnie denerwowało. Czy jeszcze raz? 70, który miał słabość na Mudo, prawda? Ja. I Magidolon plus 5. Ah! Ale fajnie. Dobra, jaki w takim razie mam plan na tę walkę, jeżeli tak to wygląda. Poza tym, co właśnie zdążyłem zrobić. No to wygląda trochę tak, jakbym chciał mitę tutaj wpuścić. Mam też wrażenie, że Loki jest złym pomysłem. Light of Holder zdaje się dobrym pomysłem za to. Aha. Jak to rozegrać? To jest pytanie na dziś. Z tego co pamiętam, ten bajku nie był jakiś specjalnie tankowaty. No nie, nie jest jakoś specjalnie tankowaty, ale wciąż trzeba go zabić. Jeżeli dobrze pamiętam, Baiku był na Zan podatny. Yep. To co? I wonder where this one is going. Chodź się spróbować. I no, dosiada. Nice. O, spudłowo. To niesamowite. Będę zastał w imieniu, tego jestem pewien. Ale póki co. Na pewno. Tak. Kiedyś muszę zdawać obrażenie. I to są inne obrażenia. Nie ma za bardzo czym zadawać obrażeń. Bo rezisty.
Ale pojď sem. No, przynajmniej to modu ładnie chodzi. Pożałuję tego, co właśnie robię, ale chodź tu. Ty weź czakra, dropnij mitra. A mitra z Mediolam... O, fuck, nie będzie dostać na debite i tej, tej. Fuck! O. Spróbujmy tak. Pożałuję tego teraz, ale... Albo on wezwie sojuszników... i zbierają magasoki. Chuje! To jest takie, czego on może użyć po Magasuchi? Tak, wiem, że Megidolon, ale to nie jest odpowiedź, na którą liczę. Da się przewidzieć, Imbifol na podstawie tego, co przywołuje. No i to jest metoda, którą można sprawdzić, to na pewno. Najwyżej zaraz padnę na zawał. Zobaczmy. Mam jednego i dampnera. Błędy zostały wypełnione. Hej! Kurwo! Chyba za bardzo się odzwyczaiłem od walk, w których jest więcej niż jeden boss. Albo mi się teraz ta nolna przydała. Czemu ja jej nie spodziewałem przed tą walką? Mogłem już, to jest najgorsze. Na pewno wejdzie. What the fuck? Lmao! Bardzo mocno kwestionuje, by the way. Czy ja chcę zużywać aż tyle zasobów na tę walkę? Bo bez debilitate może być ciężko, nie będę kłamał. A tak to musiałbym praktycznie wymienić w tej chwili tego. Hehe. Jestem pewien, że drobna różnica poziomów nie stanowiłaby żadnego problemu. Zastanawiam się, czy mam coś, co sensownie mi to może pomóc. Co nie nazywa się
Alice. Jezu, to jak szybko w tej grze się wyżywa manę. Jest tak głupie. Nie wytrzymam. Powiedz mi, co zrobiłem źle? Gdzie był mój błąd? Atakowałem demona na niższym poziomie, mając dwie sukukadże. Nie wytrzymam teraz. O, ale fajnie. Ale zostałem zmemowany, holy fuck. Uwaga, zaczynają mi się kończyć sensowne demony do przywoływania i tam nie obchodzi. Ja ją pewnego razu w końcu przyzwę. To jeszcze nie jest ten moment, ale... Z każdą chwilą jestem coraz bliżej. Tyle wam powiem. Ktoś u mnie ma tę rundę? Chyba nie. To będzie zabawne. Bo ty masz Mataru Kage. Kto miał u mnie tę rundę? Ta runda potrzebna na wczoraj. Czy każdy, kto u mnie ma tę rundę, jest dosłownie martwy? To jest dzik. Przeżyłem. Tak, odnoczyłem mi się spadki. Nagle nic nie słyszę. Nagle wszystko słyszę. Dobra. Nie umieszkam bardzo intensywnie skrytować całego pola. Tu i teraz. Nie mogę. Nie mogę.
Zgadzam się, not like this. Wow, ale się nie trafiam. To jest niesamowite. Nie, słuchajcie, wysoluję to. Po co komu demony? To można solować każdą walkę. Tak, on się zorientował. O, i zaczął po dwa demony nas przyzywać. Nie ukrywam, że poprzedni zestaw był dla mnie nieco lepszy. Au! Pierdolę te pudła. Pierdolę też to, jak to jaj jest kompletnie popsute. O, wow! Naprawiło się! Po jakichś 20 turach! Ej, ale serio, tak się zastanawiam w tej chwili. Kończy mi, żeby spalić jedną bardzo głupią rzecz. Hmm.
No właśnie, to jest ta myśl, nad którą się zastanawiam, tylko... Kolci ten nulelek, wiecie? Kolci ten nulelek. Bo pierwsze dwa demony, które on przyzywa, to... Aż nie, on najpierw przyzywa Pajkła, potem tego... Żółwia. To nie. Czemu wszystko ma nulelek, Jezu Chryste? Czemu nic nie ma nul... Ice? Resist Ice mnie nie wystarcza. A nul Ice ewidentnie nic nie ma. Nul Fire. Znaczy, teoretycznie wiem, że mogę zabić po prostu tego jednego demona, który będzie coś takiego miał. Po czym ten, po czym po prostu. Kto miał null elek? Ty masz null elek. Ktoś jeszcze miał null elek. Ty masz null elek. Chcę to sprawdzić po prostu. Welcome to the... No właśnie, czego się pozbyć? Bo czegoś się muszę pozbyć, żeby nuleleka. I pytanie, czy to kryty, czy to mana spring? Zauważyłem, że nawet z Great Mana Springiem miałem problemy z maną, więc mam wrażenie, że pozbyć się tego byłoby moim największym błędem. Cześć, Sylwio! Ale coś takiego. Nie, ale te słabości rangi są takie kurwa okropne. Coś z Ripple Ice, coś z Ripple Ice. Nie do końca, jeżeli dobrze rozumiem. Bo jeżeli użyję tego. Znaczy inaczej. Wciąż liczysz się z tym, że walka jest w pizdu długa. I może ci zabraknąć manny na leczenie. Chyba, że jeden konkretny demon, który ma jedno i drugie. Ale wtedy potrzebujesz też jakiegoś sposobu, żeby protagonista nie umierał od ma speli. Bo jeżeli dobrze rozumiem, teraz wrzucając Null Force, Null Elec na protagonistę i zostawiając mu Baikwu i Longa, mogę dosłownie zautoatakować ich na śmierć. Jeden... Da się... Znaczy, tak, ale zwróć uwagę, że jestem poniżej jego poziomu i bicie Longa zajmuje... Znaczy Longa, Huang Longa, zajmuje mi jakieś 500 lat. Więc to też nie do końca tak działa. Właśnie dlatego bardziej potrzebuję czegoś, co ten, co miałoby oba naraz po prostu. Czyli coś takiego. I wtedy bez Bloody Cleave. Wydaje mi się, że znajdę gdzieś. Był jakiś skill chyba, który działał Bloody Cleave, tylko że lepiej. Jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście. How is this? Aż to zobaczmy. Wydawało mi się, że coś nawet już teraz go ma.
To nie do końca to. Nie mówię, wydawało mi się, że gdzieś. Nie, to nie to. Że gdzieś widziałem skilla. O, właśnie, medytki. Więc zależy, czego mam na co zamienić. I przy okazji, jakbym się bardzo upadł, to mogę też Impale na Nimusa. Więc tym bardziej. To co, idziemy memować kolegę na śmierć? Mówię, jedyne co to muszę mu zabić tego, zabić mu demony, które nie są elektryczne i Force, czyli węża i Feniksa. Znaczy wężółwia i Feniksa. Bla bla bla, Dragon Talisman, bla bla bla, Mica dostaje Debilitate. Zamiast... Zaczekam, bo to będę zaraz Meidori. A, jasne. Czyli tak, Biakko zostaje. Ja sobie niedobrze mogę po prostu się pobuffować, póki jeszcze mogę. I jego zdebuffować. O, i teraz nie przyzwie. Lmao. Nawet nie będę tego komentował, wiecie? Bo ta żal dupę ściska. Zaraz wyjdziesz, że go pokonam po prostu normalną metodą jakąś. Seka daj do niego. Niestety do bossów się nie da za bardzo. Zobaczaj tak, Biakko zostawał. Tak, Biakko zostawał. Też mogę powoli zacząć strzelać Murakumo same. A ty rzuć Mataro Kage. Ty weź. Obsesor. Tak się boję tego, co właśnie robię, ale... Czasem te 5 chyba nie korzysta z tego systemu Light Dark. Żółwia muszę popić. Hmm,
Nice. Wiecie co, biorąc pod uwagę, że dostałem debilitate'a, na wszelki wypadek. Kurwa! Kurwa! Nie podoba mi się to, co widzę. To też mi się nie podoba. No chyba zostałem zmemowany, co czuję. Wow! Holy fuck! To jest wyższy poziom memowania. Idź w chuj. Czy naprawdę Long był ostatni z przyzwanych demonów? Co niemożliwe. Bo jednocześnie był Long i Bajku, a starałem się je zabijać na raz. Też problem jest trochę z tym, że Nullfire mam dopiero tutaj, a tracić coś z barionami trochę głupio. Chyba, że wcześniej ktoś miał Nullfire i nie kojarzę. Jest resist. Nie, Nullfire ewidentnie nikt wcześniej nie miał. Aż na pewno mogę spróbować zrobić to jeszcze raz, tak? I może tym razem nie zostanę aż tak zmemowany na tej zasadzie. Skille, zawsze te. Tak, to tak szło. Zobaczcie jeszcze raz, moja obecna ekipa jest prawie że w porządku, tylko Lokiego bym zamienił na... Na co ja bym go zamienił? Na Mitę? Do debilitate'ów. Ja bym jeszcze zaczął iść tam gdzie trzeba, to już w ogóle byłoby super. A że te głupie atwerasy chcą się bić pomimo prostu kilkadziesiąt poziomów niżej. A podejście w sumie czwarte, dzisiaj trzecie. Miejmy po cichu nadzieję, że ostatnie. Chyba, żeby zabić też Baihu.
I wtedy próbować zabijać wszystko po drodze. Bo na koniec przez Wielonga i Bajku w sumie wtedy. Aż pięknie, nie mi kiedy się dają dzisiaj. Nani? Gra na każdym kroku memuje mnie coraz mocniej. Ha, ha, ha. Nani the fuck? To chyba nie wystarczy, jak to patrzę. Ale. A, wiedziałem, że o czymś zapominam. Możesz przestać. Pomocą, nie chcę przestać. Thank you.
Co nie tak jak to myślę, to mam też limit czasu przez to, że one się będą zabijać o mojego reflekta. O, to jest najmniejsze z moich martwień. Dobra, setup gotowy. Czas na zabawę. Czemu ma wrażenie, że granie samym protagonistą psuje AI i tak wielu rzeczy? Zasługuję w tej chwili na wszystkie stinki cheesy z całego Twitch chatu. Przysięgam. Cześć. Co on z ciebie wyleczył? Ja przepraszam. Znaczy ja wiem, tylko nawet nie widziałem, żeby on coś na siebie nałożył, w tym rzecz. I on w dodatku normalnie mnie bił, a co nakłada Frenzin Chop? Poizona, którego od której nie dostawał obrażeń? Charma, którego nie miał, bo mnie bił? I coś jeszcze, Sila, którego nie miał, bo mnie bił cały czas Frenzin Chopem? Aż to było proste, holy fuck. Nigdy nie grałem w tak łatwugę. Gdzie ty masz ostrza, Huangfeng? Uuu, bogactwo! I fuerza. Co on dostaje? No, dalej bardzo ładnie. Mogę sfuzjować Huangfenga, pewnie nie mogę jeszcze go sfuzjować, ale cicho. Jezu, ale po prostu... Czuję tutaj pleśń, jak siedzę. To był tak śmierdzący ser, Jezu Chryste. Ej, a przynajmniej nie używamy tego Reishala Beastu. To dopiero jest Sting Beast. Huangfeng jest na 78 dopiero. Ciekawe, jakie ma skille. Ha, ha, ha. Chyba się nie dowiem, bo nie mam pozostałych demonów, haha. Ha. Mogę za to spodziewać? No, nie. Podstawowe pytanie zawsze w takiej sytuacji brzmi, czy ja potrzebuję mabuffów? Jeżeli mam Laster Candy. To jest moje odwieczne pytanie. Is this demon to you like it? Znaczy nie wiem, właśnie najbardziej kojarzę z serowanie bossów tego. Adversity, czy przez to zadaje się jakieś idiotycznie duże obrażenia. Których normalnie by się nie za cholerę nie było w stanie zadawać. Samaryka niech idzie w chuj. Co drogo, bardzo podoba mi się słabość, no wiecie? Jest taka piękna. Zwłaszcza biorąc pod uwagę dwóch nadchodzących bossów. Holy fuck. Czuję nienawiść.
Ale ja czuję kurwa nienawiść w tym momencie, Jezu Chryste. To jest niesamowite, jak wielką nienawiść można czuć. Dobra, mam 68, mogę sobie zjawać Lilith, to jest bardzo ciekawy pomysł. Zwłaszcza, że Lilith ma chyba Ziobarion. Tak, ma Ziobarion. I Almighty Pleroma. Almighty Pleroma? Prędzej w tę stronę bym poszedł. O tak. Zdecydowanie to jest to, co chcę. Czemu ty nie masz szarek, Pleromy? Z jakiejś strony trochę szkoda manować te listy na coś, co i takie ma. Nie, dobra, nie będzie. O niczym ważnym chyba nie zapomniałem. Cześć, co właśnie? Słuchaj mnie, kto? Ja wiem, że Lili wzadek pleromu to leka psada i nie chcesz na to patrzeć, ale daj mi to zrobić go. Dobra, czyli tak, pozbywamy się Slumber Vortex. Czy mam za co wrzucić Almighty Pleromę? Mogę to też nie za młodą. Ale jak Pleroma na najbliższych bossów, I know, right? Energy Drain. Energy Drain. Ups, chyba mi się mi skichnęło. Straszna sprawa. O, teraz demony na fajnym poziomie się pojawiają. High Pleromy. Meripele. Zacznę się robić coraz zabawniej. Dobra, kamera jeszcze nie mogę. Fosunusz jego mam. Skadi? Czy ty masz coś fajnego? Było for Barion. I młoda Barion. Wygląda spoko. Akurat z tego co pamiętam, było for Barion może mi się przydać w miarę niedługo. Nie była to optymalna skali, którą mógłbym zrobić, ale... Niech będzie i taka. No, ale jestem niepogadzę. Zamakadża ma ona oczywiście. No i dobra. Nebidas chyba nie miał nic ciekawego. Nawet jak ten, nawet jakbym... Tak, tak, bla, bla. Czemu ten flamingis kosztuje 110 tysięcy? No light, energy drain, almighty pleroma, mech. Hehe. Poison w tej grze, trochę XD. Set. Czy set ma coś ciekawego? Ziobarion. I Nulfos. Czyli w dużym skrócie nie. Last Candy Boon Boost, Jezu. I Mediarachan, Jezu. Ode Malek jest, ale to już na dalsze poziomy. Co jedna rzecz mnie zastanawia.
Jak wygląda moje partie, jeżeli chodzi o podatność na najbardziej chujowy statusów? Czy mam kogokolwiek, kto jest odporny na poison? Haha! Chuj mi w dupę, jak jest. Czy jest cokolwiek, co mogę sfuzjować, co jest nieważliwe na poison? Welcome. Przez najbliższe 20 poziomów? Alira na 81. Fuck me sideways. Żeby nie było, tak tylko pytam. Bez powodu. Nie odnoszę się. O, faf nie jest nulujące. Z drugiej strony. Z drugiej strony jest na trochę niskim poziomie ogólnie. Ale null poison by mi się przyda akurat. Mogę wam nawet pokazać, dlaczego null poison by mi się przyda. A jestem wyleczony. Mogę zapisać. A, jak wygląda moje party? No, Lili w Skadi. Wygląda całkiem ok, szczerze mówiąc. Znaczy, nie wygląda ok, biorąc pod uwagę, co rozważam. A co mi tam, pośmiejemy się. U jednego kolegi już byliśmy, to pójdźmy do drugiego kolegi. Trzeci kolega ma strasznie chujowy podbieg na chwilę obecną, więc do trzeciego nie pójdę. Ale drugiego kolega jak najbardziej chętnie odwiedzę. Zobaczymy, jak bardzo ten mi spuści w pierdol. Ach, to wie, może nawet uda nam się wygrać. Ha, ha, nie. Be careful. Tak, tak, jest tam potężny demon, dokładnie do niego biegnę. Waski, ty kurwo. I know you. You're that Nahobino from the Japanese branch. Wszem? So, you seek the keys to the throne of creation, do you? Może. Słyszałem, że masz taki. It is true. We do possess a tool that unlocks the Imperium, the key of austerity. Now, we have no desire to assume the throne, as the right to remake the world is Lord Shivers and Lord Shivers alone. To możesz mi prosto oddać ten klucz, prawda? To that end, I've been keeping close watch on this key, to see just who's foolish enough to come after it. And here you are. How truly delightful. Now I can vanquish both you and this infernal idolist in one fell stroke. Jeszcze co jest najlepszą częścią tej walki chyba? Bynajmniej nie muzyka. Tylko to, ile ten kompletnie spierdolony jest matur. Ale to spokojnie, za chwilkę. Nie miał oprócz bycia trującą kurwą, ma buffo daj. Spodziewajcie się wszystkich możliwych statusów, by the way. Jest podatny na ogień. Oczywiście domyślacie zapewne, jak dużo mam ognia w drużynie. Jeżeli odpowiedział było wcale, to macie rację. Tylko 4 tury? O boj, zaczyna się. Nie, zobaczcie, na pewno się uda. Patrzcie, jak się udaje. Patrzcie, używam mepaty.
Ale jestem bogiem tej gry, holy fuck. Jak można być tak dobrym w grę? Czysty skill, moje wam. Coś czuję, że na zaraz mi padnie. Realnie jego standardową strategią będzie używanie... Nie, czekaj. O kurwa, this gonna be good. Hej, to weszło. Ja pierdolę. Hej, to weszło, holy tak. Nie wytrzymam. Gra mi oddaje za tamtego Huang Longa w tej chwili. To jest jedyne wyjaśnienie, jakie mam. Albo mu najebał. Tak sobie myślę, wiecie? Ale mało. Holy fuck. Chodź to ta. A z jej obawiam też zdaje sensowne obrażenia. A tak z ciekawości w sumie, bo ten, bo Murak mu mocno dało plus minus 1100. Ile to zaraz Tempest? Mniej, zdecydowanie mniej. Murak mu się bardziej opłaca w takim razie. Ulala. Ej, czekajcie, bo jestem letardem. Wiecie, jak bardzo letardem mogę być? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ale mi dużo zostało. Bo tak na logikę on powinien w tej chwili użyć się mapą Fodine. Które Skadi nuluje tylko. Niedobrze. Też działa.
Ale jej się wleczyła, bardzo nice. Krytło bardzo ładnie. A tutaj ty możesz mi wstać akurat. Przypomnijcie mi, kto miał mapę? Skali. Solo protagiem. Gdyby nie Poison, to czemu by nie? A, kryt nie przed. Teraz on da się nie przedłuży. Chyba, że on też ma jakieś popsute AI na solo protagu, to wtedy czemu nie? No way. Co i to było nieprzemyślane na dobinę? Oh well. Chociaż czy było nieprzemyślane? Czy mój brat może dostać szymu taką moc? Tego czy mi się wydaje? Lemao. Obliczone. Debanta służy i ma buffu, dajn. Ale miała fakt, że chce to zejść tak, że wejdzie to idą. Rzuci jabłko. Ty użyjesz Amrity na Petago. Skadi użyje Magic Mirror na Idun. Czterech tur się zachciało, kurwa. Jeszcze czego? Aż pięknie nie wchodzi to co chce. Niesamowite. Oho. To się nie skończy dobrze. To się może skończyć dobrze. Elmao. Ha! Jeszcze żyje. Ależ toksik spejuje.
Sam to zrobił? Oh, that is nice. Such strength. So this is what it means to be an albino. How utterly terrifying. Przynajmniej ja nie mam cztery który chuju. Key of austerity. Forgive me, Lord Shiva. A weź spierdalaj z tym Shivą. Tyle ci mam do powiedzenia. Okay, that's one key down, two more to go. Not a bad start. The Empyrean, otherwise known as the Throne of God, rests at the peak of three pillars. These pillars are known as austerity, benevolence, and harmony. Ciekawe, jakie będą dwa pozostałe klucze i dlaczego Amano Sakonage zaczyna brzmieć kompetentnie. You have obtained the key to one such pillar, that of austerity. While it is true that a new ruler must be willing to hear the voices of his people, he must also discipline himself for that purpose. Show no leniency, and expect none in turn. Austerity must be upheld. Huh? What's wrong? Brzmisz jak nie ty. What's with the face? Seriously, I'm gonna lose it! Luzność to możesz siebie z tego świata. Cześć, co? No bo weźmy Waskiego do fuzji. Jest to wejście, które... Jest zdecydowanie po to, żebyśmy do niego teraz weszli. Niech mi nie wmówi, że jest inaczej. Zwłaszcza jak patrzę na to piękną idą na 52. Jezu Chryste. Naprawdę poważnie się zastanawiam nad tymi, nad grymuarowaniem Idun. Tylko dlatego, że ona ma jabłko. Jabłko jest OP, okej. Okay. Tak swoją drogą, jeżeli by ktoś pytał. Nie wejdziemy. Jeżeli dobrze pamiętam, potrzebujemy przynajmniej 80, żeby to wejść. Co mnie absolutnie kurwa nie dziwi, biorąc pod uwagę, co czeka w środku. Ale o tym się nie mówi. I jeszcze. Anyway. Jeden z głowy dwóch pozostało. Wydaje mi się, że to też dobry moment, żeby na dzisiaj skończyć. Generalnie przepraszam za to, że ostatnio te streamy były takie trochę nieregularne. Miałem raz, że chorobę, dwa, że remont w mieszkaniu. Zresztą nie wiem, czy widać, ściany zostały teoretycznie pomalowane. W praktyce trochę nie do końca to wyszło, ale cio. Postaram się, żeby było teraz nieco bardziej regularnie, ale też niczego absolutnie nie mogę obiecać, zwłaszcza, że ten remont jeszcze będzie trwał jako tako. W każdym razie, sobotni stream z Elden Ringa powinien się odbyć normalnie. I przyszłotygodniowe SMT wydaje mi się, że jeszcze tak. Chyba nie w następną środę, tylko za dwa tygodnie w środę może być z tym problem, ale to się jeszcze zobaczy. Postaram się informować w przyszłym tygodniu. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie się ciepło. Cześć.